Halo, halo. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shipu w totalnej porażce. Powracamy sobie do serii, gdzie to będziemy analizować najbardziej absurdalne i popieprzone shipy według fanów lub według mojej chorej wyobraźni. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Bridget i Justin. Cóż, z jednej strony dziewczyna, która ma ciepłe serce, jest miła dla wszystkich oraz czasem zdarzy się jej postawić komuś, no i przyrżnąć Jeffowi, męska bokserka. Z drugiej strony piękniś, który jest w siebie zapatrzony i jak tylko sobie delikatnie zrobi maciupeńką ranę, to zaraz wpada w histerię i złość, mówiąc, że wygląda jak jakiś troll czy coś tam. Prędzej uwierzyłbym w ship Bridget i Alejandro, albo Bridget z Duncanem, niż w ship Bridget z Justinem, bo byłby to dość dziwny ship. W szczególności, że Justin nie dbałby o swoją dziewczynę, tylko non-stop patrzyłby w lustro, patrząc jaki to piękny nie jest. Następny! Zoe i DJ. Ship, który byłby na pewno ciekawy. Oboje mają ciepłe serduszko, są czuli i wydaje mi się, że charakterem troszkę do siebie podobni. Choć Zoe bardzo często stawia na swoim i nie boi się powiedzieć tych dwóch słów więcej w porównaniu do DJ-a, który boi się horrorów oraz bardzo, bardzo często gryzie się w język, by mama nie zobaczyła, co jej synalek wygaduje. Tak więc ten związek mógłby nie przetrwać, gdyż mama wtargnęłaby i zaczęłaby na każdym kroku niańczyć DJ-a, a Zoe na pewno miałaby zabawę z tego tytułu, jak i współczułaby tego, że DJ ma taką mamę. Ciekawe, czy obie panie by się dogadywały. Następny! Jeff i Heather. Takie małe nawiązanie do poprzedniego filmu. Tylko tym razem mielibyśmy prawdziwą Heather, jak i prawdziwego Jeffa. Cóż, różnica charakteru jest tutaj ogromna. Przede wszystkim Heather jest zołzą. Jest naprawdę wredną zołzą, która lubi innym dokuczać, jak i jest bardzo egocentryczna. Nie tak bardzo jak Courtney, ale jednak ma troszkę wybujałe ego. Natomiast Jeff, cóż, ciężko jest mi określić, jaki jest on z charakteru. Jest przyjacielski, lubi imprezować i być w centrum uwagi. Aczkolwiek czasem zdarzy mu się dokuczyć Haroldowi, ale umówmy się, kto jemu nie dokucza. Aczkolwiek nie kwestionuję tego, ale być może Jeff byłby w stanie jakoś wpłynąć na Heather, by ta jakkolwiek zaczęła pracować nad sobą. Ja tutaj nic nie mówię, ale tylko głośno myślę. A wy? Co sądzicie o shipach, które tutaj zostały przedstawione? Dajcie znać na dole w komentarzu. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół. I polecajcie kanał znajomym, byśmy mogli rozwinąć na wszelkie sposoby ten kanał. Na razie i cześć i do następnego razu.